Cześć, witajcie kochani w naszej Freak House'owej kuchni po raz kolejny. Dzisiaj nie będzie magicznie jak z jajecznicą, do której bardzo Was polecam obejrzenia. Za to będzie bardzo fajny przepis i smaczny i szybciutki na bagietki czosnkowe. Do bagietek potrzebujemy tak: pół kilograma mąki typ 550, 20 gram drożdży, sól, pieprz do smaku. Ja dodaję jeszcze troszeczkę koperku, no i oczywiście czosnek. W przepisie podstawowym są dwa ząbki. Ja bardzo lubię te bagietki, bardzo lubię smak czosnku w bagietkach, dlatego ja dodaję do bagietek sztuk 4. Zaczynając, moim dzisiejszym pomocnikiem będzie Thermomix. Wrzucam czosnek. Zasypuję od razu koperek. Zamykam. Mieli się. Za słabe obroty zrobię. A teraz będzie dobrze. Co myślę, co się tam tak kula? Teraz będzie dobrze. Pięknie zmielony czosnek. Zrzucamy na dół. Dolewamy odrobinę oliwy. Około 20 gram. Czosnek w tej chwili zostanie lekko przysmażony z oliwą. Ten przepis równie dobrze można zrobić sobie spokojnie bez Thermomixu. Po prostu czosnek opiekamy na patelni, dodajemy go potem do mąki. Jeżeli ktoś umie robić ciasto na pierogi, to też nie ma problemu. Wymiesza sobie po prostu ciasto ręcznie. Ja przez to, że jestem dość wygodny, używam takiego właśnie pomocy. Po dwuminutowym przypieczeniu czosnku z oliwą jeszcze raz rzucamy wszystko na dół i dodajemy kolejne składniki. 20 gram drożdży. Półtorej łyżeczki soli. Zamykamy. Bez mąki się nie uda. Thank you.
lepiej miesza. Kochani, tak wymieszane i przygotowane ciasto wrzucamy sobie do miski i czekamy aż do wyrośnięcia. Pamiętajcie, żeby sobie posypać miskę mąką, bo wtedy łatwiej będzie się odklejać. Bardzo ładna masa. Tak jak mówiłem, zostawiamy ciasto do wyrośnięcia. W tym czasie szybciutko myjemy nasz Thermomix. Kochani, ciasto już pięknie nam wyrosło. Zabieramy się za jego wygniewanie i uformowanie bułeczek. No i tak wygniecione ciasto dzielę sobie na trzy części. Dodam taką blaszkę, jak widzicie, na trzy bułeczki. Ten przepis idealnie wystarcza na trzy ładne duże bułki. Wcześniej jeszcze przygotowuję sobie blaszkę, mianowicie smaruję oliwą, żeby bułki nie przykleiły się do blachy. Taka blaszka 30-40 zł. Z Lidlu. Ale oczywiście można robić na zwykłej blasze, jeśli ktoś taki nie ma. Rozciągam sobie. Mniej więcej na długość blachy.
Jak widzicie, skomplikowanego. I tak przygotowaną blaszkę. Przykrywam jeszcze na chwilę. Do wyrośnięcia ciasta. Mąkę zostawiam jeszcze na dekoracji. No, jeszcze sprzątam, jak widzicie. Czysto, szybko i łatwo. Ale jak widzicie, bagietki już pięknie, ładnie wyrosły. Dekoruję jeszcze z mąką. Będą ładnie wyglądały po upieczeniu. Ocinam. I wrzucam do piekarnika. Temperatura 250 stopni. I dosłownie na 15 do 20 minut. Wrzucam do piekarnika. Kochani, 15 minut. Bagietki gotowe. Nawet za bardzo. Ja, znowu są ładne. Nie, no ładne są. Ładnie się przepiekła skórka. Bagietki jeszcze gorące. Kochani, do tych cieplutkich bagietek przygotowane wcześniej pasta z łososia. Niebo w gębie. Polecam. Kochani, jeśli się podobało, łapka w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji po to, aby razem z nami bawić się w naszym Freakhouse'ie. Zapraszamy do kolejnych filmów. Teraz około 2 minut ciasto będzie się mieszało. Więc żeby przyjemniej się czekało, można skorzystać z innego dodatku. Kamerzyści niestety piszą wodą. Thank you.
mocno przyciemnione.